Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zrobimy sobie Instatest fajnej rzeczy, którą widziałam już jakiś czas temu na Instagramie u Hudy, ale też u innych dziewczyn. Wiele osób to testowało. To jest pralka do beauty blenderów. Tak, pralka. Jest to prawdziwa pralka, która pierze. Jest to oczywiście pralka dla dzieci, ale podobno pierze blendery. Brudne blendery zbierałam od 4 dni. Nienawidzę brudnych blenderów. Ja swoje gąbki myję codziennie, bo nie mogę na coś takiego patrzeć, mnie to obrzydza, ale poświęciłam się, zostawiłam je w spokoju. Mam też brudne pędzle, bo widziałam też, że pędzle też podobno taka maszyna myje. I słuchajcie, zamówiłam to na Allegro, jak tylko znajdę, to Wam podlinkuję. Widzę też, że mają też inne gadżety z tej serii, także widzicie, jest i kibelek, jest i jakaś kawiarka, jest i odkurzacz. No cóż, moja córka będzie miała pewnie zabawkę dla lalek, natomiast my przetestujemy, czy Instatest działa, także obejrzyjcie film. W ogóle muszę Wam powiedzieć taką małą anegdotę. Jak tylko to przyszło i sobie to tutaj w pokoju położyłam, moja córka to znalazła i chciała to wyjąć, bo wiedziała, że to jest zabawka. A ja jej mówię, że nie może, bo to jest mamy. I było jej bardzo przykro. Aha, muszę... Wow! Ma dużo miejsca. Muszę tu włożyć baterię, także poczekajcie, bo tu trzeba odkręcić i jakieś paluszki załadować. Także wracam zaraz. Oh yeah, jestem z powrotem. 2 paluszki włożone. Tutaj tylko trzeba było odkręcić, włożyć 2 zwykłe paluszki. No i od razu uruchomiłam tą pralkę. To wychodzi tak głośno. Co mi zostaje zrobić? Idziemy w dół i pierzemy beauty blendery. Ok, jesteśmy już tutaj. Podłożyłam sobie oczywiście papier. Ostatnio staram się wykorzystywać wszystkie te bibuły, w których dostaję paczki i tak dalej, więc dzisiaj też będzie kolorowo. Także mamy nasz washing machine, naszą pralkę, która wygląda jak prawdziwa. Otwieram ją, wlewam ciepłą wodę. Tak to jest prawie do góry. Oraz mydło płynne. Nie wiem, ile tak idzie na oko. Czekajcie, włączę, żeby zobaczyć, jak to chodzi. Ok, nie wylewa się. To co, wkładamy pierwszą gąbeczkę, mamy nasz Real Techniques i niech się bierze. Nie wierzę w to. Nie wiem, ile ma się to tak wałkonić tam. Wiecie co? Thank you.
Ok, czyli około minuty razem było. Zobaczmy. Jak widzicie, nadal mam tutaj mnóstwo podkładu. Zresztą nawet transferuje się na moje palce. Pójdę teraz opłukać ten blender. Naleję świeżej wody i zobaczymy, co będzie dalej z kolejnym i czy ten będzie doczyszczony. Ok, po opłukaniu blender wygląda tak, więc nadal jest tam mnóstwo podkładu w środku, więc przy tej gąbce nie zadziałał. Dodatkowo woda przecieka na dół, jak możecie zauważyć, i przez tą pralkę również czuć, że przecieka. Także druga runda z blenderem. Wrzucam jajko, zobaczymy, czy beauty blender się doczyści, bo to jest beauty blender. No nie wiem, jakoś nie mam wielkich tutaj nadziei. Ok, tutaj przy okazji przeczytałam sobie artykuł Chudy na temat czyszczenia. Ojej, tu się jeszcze wylewa te brudy, jakie fajne. Czekajcie, wiecie co mam? Kubek po jogurcie. Podobno można tutaj wylać. O, naprawdę można tutaj wylać te brudy, ale fajnie. To jest akurat super, że można wylać tą brudną wodę. Także śmieszna zabawka. I tutaj na blogu Chudy było powiedziane, że niestety, ale gąbki w większości nie były domyte. Nawet jak kilka minut... O! I nawet została rozerwana. Nawet jak kilka minut tu siedziały i nawet jeżeli wlewały tutaj czy mydło do mycia twarzy, czy mydło do rąk, czy... jakiś tam środek do mycia naczyń, no to nie domywało do końca. Jak widzicie, nie jest to domyte do końca. Oczywiście jest mocno nasączone teraz właśnie tym mydłem, żelem, ale absolutnie nie zmyło mi. Wiecie, to nie jest tak jak na tych instatestach, że wyciągacie jest czyściutkie. No, no nie wierzę w to, ja mam kryjące podkłady, więc to nie wyjdzie. No cóż, spróbujmy jeszcze może na pędzlu, chociaż głupia metoda do pędzli, ale spróbujmy. A wszystko mokre. Także blender nie został domyty, a wręcz tutaj mam straty w blenderze, więc widzicie, lipa na maksa. No to teraz spróbujmy w takim razie z pędzlami. Dodam tutaj trochę żelu, mam świeżą wodę, dodam żel. I mam tutaj dwa pędzle, które są brudne, na jednym mam cień, używałam dzisiaj kilku kolorowych cieni, a tutaj mam bardzo mocno napigmentowany róż z Kat Von D. No, wygląda jak cień, więc zobaczymy. Ok, z tego co widzę, pędzle są w większości domyte, tutaj jeszcze coś zostało, co nieco, także idę je wypłukać i już do Was wracam. Kochani, jestem z powrotem z werdyktem. Opłukałam pędzle, nie są one niestety dobrane do końca. Tutaj macie rezultat, czyli jakieś tam plamki jeszcze są. Nie jest to idealnie domyte. Wzięłam też wszystkie gąbki, które miałam brudne i umyłam je po prostu najlepszą metodą, czyli najpierw nalewamy wody, czy to do umywalki, czy to do jakiejś miski, która musi być odkażona, pamiętajcie. Ciepła woda, trochę mydła w płynie lub niektórzy też używają żelu do mycia naczyń, ale to już zależy od Was. Namaczamy to parę minut, ja dosłownie parę minut namaczam, wyciskam te gąbki razem, a następnie biorę sobie takie najzwyklejsze mydełko hotelowe, ja to nazywam. Jak skądś mam takie małe mydełko albo po prostu kostka mydła, pocieram te miejsca, które są najbardziej ubrudzone i wszystkie zabrudzenia schodzą. Tutaj może jedynie na tej takiej, która oberwała ta gąbka. Mam tutaj jeszcze jakieś takie plamki, ale to już naprawdę te razy wyciskałam, więc to są chyba tylko przebarwienia. I tutaj mam jeszcze ślady po kamuflażu. Kamuflaż jest trudno doprać, bo to już jest naprawdę mocno pigmentowany kosmetyk. Natomiast tak poza tym gąbki są czyste. No i takie gąbki chciałabym widzieć po wyjęciu z pralki, ale niestety nam się to nie udało. Także nie polecam tego sprzętu do mycia blenderów. Jest to śmieszna zabawka, fajna, zabawna, ale jest to tylko i wyłącznie zabawka. To jest jej główny cel, a nie mycie naszych gąbek. No niestety, szukamy cały czas zamienników, jakichś sposobów, jakby to umyć najlepiej gąbki. Natomiast one chyba nie istnieją, trzeba to robić jednak ręcznie. Są różne maszynki do mycia gąbek, pędzli, ale... najlepiej robić to właśnie własnymi rękoma. Także to wędruje do zabawy, wiecie, do lalek.
Niestety nie nadaje się do mycia gąbek, więc niestety ten Instatest nie przeszedł próby. Moim zdaniem szkoda kupować taką rzecz do mycia tylko pędzli. Jest to słodka zabawka, ale jest to nadal zabawka, także kochani, niestety ten Instatest nie działa, ale wiele osób mnie prosiło, żebym go zrobiła, więc na Waszą prośbę przetestowaliśmy pralkę do mycia blenderów. Dajcie znać, co sądzicie o tym filmie, czy podobało Wam się, czy lubicie Instatesty w moim wykonaniu. No i widzimy się już w kolejnym filmie. Buziaczki. Cześć kochani.